Hej siomeczku, jestem Abra i dzisiaj zagramy sobie razem wspólnie w najstarszą mapę parkour, jaka tylko istnieje w Minecrafcie na świecie. I oto słuchajcie, witam na mapce. Jako że Minecraft powstał jakieś 9 czy 10 lat temu, słuchajcie, tak samo i ta mapa. To jest prawdopodobnie pierwsza mapa parkour, jaka faktycznie powstała, a nawet jeśli nie, to pierwsza, która zdobyła popularność i to naprawdę sporą popularność. Jest to mapka, która się nazywa The Dropper i nie jest to słuchajcie jej najnowsza wersja, czy przednajnowsza, jest to słuchajcie pierwsza wersja, co zresztą widać chociażby po tym, jak tutaj jest to wykończone, słuchajcie, tak się kiedyś właśnie budowały mapy z Minecrafta, używało się glowstone'a, bo po prostu to był kozacki blok i o tym się już wypowiadałem, kiedy nagrywałem odcinek z mojego pierwszego save'a, mojego pierwszego świata w Minecrafcie, że właśnie słuchajcie, chociażby glowstone był bardzo, bardzo ciekawy. No i teraz tak, słuchajcie, tutaj jest nawet napisane, że najlepiej jest grać na wersji 1.5 i teraz uwaga, nie słuchajcie 1.15, tylko 1.5. To jest słuchajcie wersja, która naprawdę ma kilka dobrych lat. No ciekawe słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo fajny odcineczek. Dlatego oglądajcie go do końca i jeśli jesteście ciekawi, jak faktycznie słuchajcie, to będzie długie, jak to będzie wyglądało, no to po prostu zostawiajcie łapeczkę i lecimy. Tutaj jest napisane stand on the gold block and push the button. Czyli słuchajcie, mam stanąć na złocie i nacisnąć przycisk. Ja oczywiście wiem już doskonale słuchajcie, co tam będzie się działo, bo to byłoby zbyt piękne, żebym tutaj stanął, a tutaj miałoby się nic nie stanąć. Dobra, kliknęliśmy przycisk, słuchajcie, no i dobra, i spadamy. Właśnie na tym, słuchajcie, polega dropper. Jest to właśnie gierka, w której po prostu, słuchajcie, będziemy spadać z różnych wysokości przez różne obiekty i musimy trafić do wody, nie tracąc przy tym życia. Okej, wszystko jest wyjaśnione? Chyba wszystko jest wyjaśnione. Patrzcie, tutaj normalnie, słuchajcie, jakaś czarna wełna, tutaj wszędzie glowstone, czy chociażby, słuchajcie, pochodnie. Kumacie to? Teraz to by się zrobiło chociażby, nie wiem, na czacie jakieś informacje, albo tutaj na samym środku ekranu. A kiedyś normalnie stawiałeś pochodnie i było gruło. Dobra, zobaczmy tylko jeszcze, co tam była za skrzyneczka. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, tak naprawdę dokładnie ile ten odcinek będzie trwał, ile ta mapka będzie trwała. Nie wiem też, jak będzie mi szło. Trzeba pamiętać o tym, że ta mapa była stworzona dla graczy, którzy nie potrafili grać jeszcze w Minecraft, bo Minecraft był nową grą, ale i tak mogę dzisiaj zwarzywić. Teleport to the next level. Okej, teleport do następnego poziomu, spoczko. Możemy w Ender chest zostawić sobie nasz diament, bo diamenty tutaj będziemy sobie ładnie zbierać. Tutaj oczywiście jest napisane, że drugi level, możemy sobie zacząć i tak dalej. Tutaj znowu mamy set spawna. Mamy nawet tutaj checkpoint. Patrzcie, to jest bardzo ciekawe, że mamy tutaj nawet checkpoint. Okej. I chyba już doskonale wiecie dlaczego. Kumacie o co chodzi? Ja sobie pójdę zaraz tam i sobie spadnę, ale gdybym sfejlował, to słuchajcie, czy mnie się wydaje, czy ja faktycznie będę musiał wchodzić po tej drabince? Jeśli tak, to te mapy naprawdę były fajnie budowane. Tutaj natomiast, słuchajcie, ten checkpoint, nazwijmy, po prostu był jakby wejściem, o, w ten sposób. No nie, na sam spawn, na to miejsce, gdzie się stworzyliśmy. Ale dobra, bez przedłużania, wchodzimy, słuchajcie, teraz w drugi level. Jestem na to gotowy, abyśmy tutaj, słuchajcie, wygrali. Okej, lecimy, słuchajcie, przez te ładne drzewka. Dobra, spoko. Łatwiutko, słuchajcie, łatwiutko nam tutaj poszło. Ale teraz obczajcie akcję. Gdyby nam się nie udało, to co? Wobec te... Wow, w ogóle tam jest krowa, bo to jest, wiecie, jakby las położony, no nie? Tylko, że na ścianie. Ale to co? Ja miałbym się tam wspinać do góry tymi drabinkami? No nie kumam. Jeśli, słuchajcie, tam te drabinki nie służyły do tego, żeby wrócić na górę, tylko tam był ukryty diament, to sorry. Ale wyglądało to totalnie, jakbym miał wchodzić po drabinkach przez 5 minut tylko po to, aby przez to coś znowu przelecieć. Tu jest teleport, po raz kolejny, słuchajcie, więc możemy się ładnie przeteleportować, możemy sobie zrobić spawn i tak dalej. Tutaj, słuchajcie, jest level 3, natomiast tutaj prawdopodobnie będzie wejście, no właśnie, na nasz resp. No i dobra, teraz tu, słuchajcie, można dostać oczopląsu, więc naprawdę uwaga i musimy trafić do tego malutkiego dołeczka. Wiecie, ja teraz sobie używam Optifine'a i wszystko ładnie widzę, ale wyobraźcie sobie grać bez Optifine'a, to naprawdę, to tak naprawdę nie wiesz do końca, gdzie ty lecisz, co się dzieje, jesteś na wysokości 252 kratek, już wyżej niż to się nie da budować, a ty musisz gdzieś tam spaść. No z Optifine'em trochę scheatowane, to prawda, ale spoko, słuchajcie, jest git, dobra. Udało mi się, słuchajcie, tutaj trafić. Mamy dodatkowo skrzyneczkę w zasięgu naszego wzroku. Ej, jeżeli ktoś by nie trafił i musiałby przykładowo tak wskakiwać, to by było za mocne. Nie, no wiadomo, że tak by nie było, bo my dostajemy tutaj przecież obrażenia, ale to by było za mocne, nie? Że jak sfejlujesz, to tracisz 5 minut, żeby w ogóle tutaj się ogarnąć. No ale dobra, my chcielibyśmy przejść oczywiście dalej, więc
lecimy sobie tutaj w następujący sposób. Problem jest taki, że ja nie mam tutaj jedzonka, a jedzonko mogłoby mi się naprawdę przydać, bo ja już nie mam jakoś tak super dużo HP. Mamy tutaj, słuchajcie, kolejny teleport, więc oczywiście do tego teleportu podbijamy i zbieramy nasze dwa kolejne diamenty, a tutaj, słuchajcie, jest level 3, czyli samochody. No pytanie, słuchajcie, pytanie, co z tego wyjdzie? A kliknijmy sobie, wow! A gdzie ja mam wpaść? Bo to jest teraz mega dobre pytanie, słuchajcie. Ej, wait a minute, gdzie ja miałem w ogóle spaść? Ej, nie, teraz to nie rozumiem, ale dobra, zaraz się dowiemy. Zaraz się, słuchajcie, dowiemy. Okej, okej. Aha, tam! Do tego... Ej, totalnie... Totalnie tego nie zauważyłem. Ej, dobra, teraz to już wiemy, więc na pewno już sfejlować nie sfejluję, ale... Ale dalej, słuchajcie, uważam, że mega mocne. To się tak wtopiło w tło, że nie miałem pojęcia, że tutaj akurat mam spaść. Tak samo tutaj, bo to wyglądało z góry serio jak albo samochody, albo jak jakieś pasy. Bardzo fajnie wykonana mapka, nie? I wyobraźcie sobie, że to tyle lat temu ktoś musiał budować, nie? Ja naprawdę, no to robi wrażenie. Serio, to fest robi wrażenie. Ale czy my tutaj nie mamy jakiegoś diamentu do zebrania? Bo to wiecie, tak trochę wygląda, jakby tutaj mógłby być ukryty diament. No i właśnie, mamy skrzyneczkę. No co by miało to być, jeżeli Abra by nie zebrał diamentu? I tak chyba akurat jeden pominąłem. Mam do tej pory dwa fejle, więc jestem ciekaw, ile, słuchajcie, będę miał na koniec tej mapy. Tylko że właśnie nie wiem, ile ona trwa. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Ja w każdym razie klikam teleport i wkładam oczywiście diament do naszego Ender Chesta. Teraz będzie level 5, czyli tak jak powiedziałem, tylko z jednej mapki nie wziąłem diamentu. A ja, moi drodzy, wam przypominam o moim sklepie www.abra.ety. Pierwsza linka w opisie. Wpadajcie po piórniki, póki jeszcze są, bo zeszyty wyprzedały się tak szybko, że teraz, słuchajcie, zeszytu nie da się zamówić. Znaczy, od środy, czyli jakoś od 24 sierpnia znowu będą, ale wtedy jak wbiją, to naprawdę pospieszcie się. www.abra.ety, pierwszym w opisie. Czekają na was piórniki, czy na przykład naklejeczki na zeszyt, żeby sobie podpisać, jaki zeszyt jest od Matmy, jaki od polskiego, czy na przykład plecaki. No plecak najfajniejszy chyba item na całym sklepie. Wpadajcie, zamawiajcie i rozpocznijcie z pompą nowy rok szkolny. www.abra.ety. No a teraz tak, bierzemy, słuchajcie, kolejny level, który się nazywa mine, no czyli powiedzmy, nie wiem, jakieś kopanie, tak? Niechby... Wow! No dobra, to jest mocny level. Ej, bardzo, bardzo spoko. Pięknie to wygląda, naprawdę, jak ja sobie pomyślę, wiecie, o co chodzi, że ktoś to musiał budować tyle lat temu, to naprawdę na mnie to robi wrażenie. Nie wiem jak na was, ale naprawdę ja jestem absolutnie pełen podziwu. No, glowstone. O tym już mówiłem, jakby, wiecie, jeżeli nie graliście w Minecrafta tyle lat temu, typu 9, to nie skumacie chyba w ten sposób. Teraz glowstone jest po prostu, wiecie, blokiem dość pospolitym, ale kiedyś to była naprawdę fajna rzecz, dlatego każdy go używał wszędzie, gdzie się da. Wiem, że tutaj mógłbym szukać diamentu, ale słuchajcie, nie zależy mi na tym, aby teraz diament znaleźć. Wolałbym po prostu, słuchajcie, sobie tutaj ogarnąć przejście do następnego poziomu, aby przechodzić tą mapkę, aniżeli zbierać diamenty, bo to nie jest find the diamond, tylko po prostu, Minecraft dropper, tak? Więc ja muszę tutaj po prostu skakać w dół. Level 6 zasłony. Dobra, jestem ciekaw, o co autorowi chodzi ze słowem zasłony. Wow! Dobra, już chyba kumam, o co chodzi. Tutaj po prostu musimy w miarę szybko, słuchajcie, polecieć w bok i wtedy wszystko będzie git, więc no dobra. Lecimy w ten sposób, teraz sobie polecimy tędy. Okej, okay, ale czy to wszystko? Czy to wszystko, czy ja miałem gdzieś indziej uciec? Bo tutaj są ewidentnie, słuchajcie, zasłony wodne. Ale czy ja miałem tutaj wlecieć? Bo na przykład tam jest jakiś czarny punkt? Czy gdzieś indziej? Bo to jest jakby dość dziwne. Gdzie jestem? A tutaj mam wpaść. Okej, okay. Tylko że gdybym chciał, to mogę sobie pewnie przejść tutaj też i ogarnąć jakiegoś diamenta. Ej, wow! To jest takie potężne, nie? No trzeba przyznać, to jest naprawdę gigantyczne. Ja nie wierzę, nie? Nawet nie widać szkła bez Optifine'a. Dopiero jak kliknę Optifine'a, to widać to szkło tutaj na suficie. No, fajne, słuchajcie, fajne. Oczywiście my lecimy tutaj z kolejnym. Niestety, ale mam trzeciego fejla, co jest dość średnią opcją. No, ale dobra, jak na 6 leveli, czy tam ile do tej pory było, to chyba całkiem okej. Okay. Tutaj natomiast, słuchajcie, mamy tak, level 7. Some holes are closed. Niektóre dziury są zamknięte. I teraz tak. Tutaj mamy napisane XO500, XO... aha, okej, okay, czyli i, tak, XOOO, XOOX, OOXO, OXOX, OXXO. Dobra, czyli rozumiem, że to będą jakieś dziury, ja po prostu muszę zgadnąć, która jest okej, okay, a która nie jest okej. Okay. Aha, kumam, no tutaj to będzie fail, jak się masz. No to teraz pytanie, co to... aha, czyli jakby...
na pierwszym levelu chyba muszę wlecieć w lewy górny róg. Potem muszę tutaj, potem muszę tutaj. No, a zobaczmy, zobaczmy. Ja tam mogę, słuchajcie, poginąć sobie trochę. Zobaczmy, czy tutaj mam właśnie wlecieć. A czuję się oszukany. Chyba, że... Nie, ej, czekajcie. Najpierw wleciałem w to, a potem wleciałem w to. To o co tutaj chodzi? Ej, nie, chyba, że o to... Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. Dobra, po prostu polećmy. Znajdziemy, słuchajcie, pierwszą dziurę, która działa. Na przykład polecimy sobie tu. Co? Ej, to jest niemożliwe, że akurat na cztery próby... Na trzy próby ta jedna... Ej, wszystkie są złe? Ej, słuchajcie, bo ja poleciałem, jakby, ja nie wiem, czy tak miało być, ale ta mapka chyba się zepsuła ze względu na wersję 1.17 i teraz patrzcie, ja sobie po prostu poleciałem bokiem i sobie wpadłem do wody, tylko pytanie, czy to miało tak wyglądać, czy nie, bo słuchajcie, jak tutaj sobie podejdę, to zauważcie, że wszystkie, słuchajcie, wszystkie są tutaj jakby po prostu zamurowane te dziury, tutaj na przykład widzę, że jest jakaś woda, ale też jest obsydian od góry. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest błąd gry, czy po prostu wersję sobie złą wziąłem w Minecrafcie i to troszeczkę przeze mnie się zepsuło, ale w każdym razie chodźmy do kolejnego etapu. Jeżeli to jest po prostu błąd, no to widzicie, pierwsze mapy w Minecrafcie, a jeśli mój błąd, no to sorry, ale te pochodnie w każdym razie, ja ich nie poustawiałem, sami widzicie. Teraz dałoby się komendą jakoś moby wyłączyć i tak dalej, nie byłoby żadnego problemu, a kiedyś trzeba było, słuchajcie, poustawiać właśnie takie pochodnie w tych starych mapach, aby po prostu się nie respiły tutaj potwory, a tutaj... Czemu ta pochodnia jest jakoś krzywo? Co jest? No dobra, level 8 nazwany kropka, 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 spoko. I teraz po prostu muszę... Czy ja naprawdę muszę wcelować do muszli klozetowej? O ja, ej, to jest za dobre, to jest naprawdę za dobre. Patrzcie, tutaj mamy, słuchajcie, chyba papier toaletowy, tutaj mamy chyba kaloryfer, tutaj mamy drzwi, tutaj mamy dywanik i tutaj mamy tron. Mamy, słuchajcie, wielki tron. Mamy klozet, dobra, słuchajcie, no to co? Skaczemy w takim razie środeczek. Tutaj muszli klozet. Wow! Tu były łódki! O czym ja nawet nie wiedziałem. Ej, nice! A czy ja mogę w nie kliknąć, czy ja po prostu muszę lecieć w bok? Chyba spróbuję, słuchajcie, wcelować bardziej w bok. Okej, okay, ale dalej mocne. Ej, bardzo dobrze to autorowi wyszło, nie? Ja se lecę, nic nie podejrzewam, a tu nagle, słuchajcie, okazuje się, że cztery łódki stoją. Dobre. Dobre, lecimy dalej ze ściekami, słuchajcie. Tutaj widzę, że tędy chyba musimy aż tam. Ja cię kręcę. Ej, w ogóle tutaj kury nawet biegają, bo to jest prawdopodobnie, słuchajcie, flat world, czyli wiecie, ten jakby płaski... A może i nie? Może i nie? Ja nie wiem, czy wtedy był... Nie, jesteśmy na biomie Plains! Jesteśmy, słuchajcie, normalnie na biomie łąka, jakby, nie? Taki płaski ten, równina, a nie żaden jakiś tam flat world. Nie wiem, czy coś takiego było, jak płaski świat kiedyś. Okej, tutaj dostajemy, słuchajcie, troszeczkę różnych rzeczy, jak na przykład złote jabłko. Nie wiem, po co mi akurat teraz jest to złote jabłko, ale wiecie co? A sobie wezmę trochę i włożę do Ender Chesta. Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, totalnie nie wiem, po co mi to wszystko teraz w tym momencie, ale spoko, tutaj mam level 9, step by step. Wow, dobra, try to land on the web. Okej, czyli muszę spróbować, słuchajcie, spaść na pajęczyny i w ten oto sposób pajęczynami po prostu zejść w dół. Dobra, to jest bardzo dziwne. To jest krzesło. Tutaj, słuchajcie, jest... Przepychacz do kibla. Spoko, no to co? Lecimy w takim razie sobie tutaj. Spróbujemy sobie właśnie tutaj wskoczyć. Okej, okay, dobra. Jest spoczko. Nie musiałem jakoś tam tędy, bo tam dało się jeszcze troszeczkę wcześniej spaść, ale okej. Okay. From here step by step. Okej, okay, czyli muszę tak... O ja! Miałem wziąć prawdopodobnie złote jabłka, które miały dać mi życie, abym ja sobie tutaj spadł. Wiecie, że sobie jem, spadam i tak dalej, a widzicie, co mi teraz z tego wyszło, nie? Ja nie wierzę, ej, najgorzej. Dobra, no to co? Gdzie ja mam spaść? No mi się nawet HP nie regeneruje do końca, nie? Ja mam jedno serce. Dobra, wiecie, co ja zrobię? Czy tam jest woda? Tutaj pode mną chyba widzę wodę. To czekajcie, zrobimy tak. Okej, dobra, bo wiecie, ja na półtora serduszka lecę. O nie, teraz nie mam jak przeżyć. Ej, fizycznie nie mam jak przeżyć. Dobra, wezmę po prostu trochę złotych jabłek. Co wy na to? Bo to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Po prostu biorę trochę złotych jabłek i teraz będę w stanie przeżyć, bo bez tego to chyba ani rusz. Tak to... A czy tutaj jest po raz kolejny... Chyba po prostu tam jest na dole skrzyneczka, tak mi się wydaje. No ale dobra, no to co? Lecimy w takim razie znowu tutaj. Lecimy ewidentnie na te pajęczynki. Raz, dwa... Trzy... No i dobra, teraz tak, zjem sobie na pewno to jabłuszko i próbujemy od razu przejść wszystko, no nie? Tutaj sobie zeskoczymy, teraz sobie zjemy, a nawet nie potrzebuję, tutaj sobie zeskoczę, dobra. Teraz zjem sobie jabłuszko, teraz zrobimy tak, teraz to, od razu sobie wskoczymy do wody, bez żadnego problemu, okej.
Chaos. I teraz tak, słuchajcie, ja muszę próbować... Aha! Tu jeszcze mamy coś szarego takiego do przejścia. No to co? Zobaczmy, słuchajcie, co to w takim razie jest. Czy to mi coś w ogóle pomoże? Czy tak nie do końca? Czy tutaj jest coś, na co ja bym chętnie chciał spaść, słuchajcie? Chyba nie. Chyba muszę po prostu zjeść jabłko, moi drodzy, i zrobić coś takiego. Okej, dobra, tutaj na czterech serduszkach, ale jeszcze żyjemy. Dobra, teraz tak, jabłuszko zostało zjedzone, dobra, okej, dalej żyjemy. Spoko, w ten sposób sobie po prostu musimy dojść na sam dół, okej. No i żyjemy, to najważniejsze, bez złotych jabłek, no nie wiem, czy to byłoby do zrobienia, gdybym tracił głodki, bo tam nie było w końcu żadnej wody, ani nic z tych rzeczy, ale spoko. No dobra, damy sobie tutaj set spawna i tak dalej, i tak dalej. Mam teraz 10 level i są to, słuchajcie, rail, czyli jakieś tory. Zobaczmy, o co chodzi z torami. Dobra, tutaj po prostu mam chyba przeskoczyć na tą wodę. Okej. Dość prosto, jakiś nie wiem, chyba nie wiem tylko, czy to, słuchajcie, miał być, jakby to miało tak wyglądać, czy ja miałem środkiem lecieć, bo to wygląda, jakby to był jakiś bug. Ewidentnie to wygląda, jakby to był jakiś bug, bo to jest niemożliwe, że autor gry zastosował coś takiego, że ja mogę tutaj bezpośrednio wskoczyć. Ja myślę, że tutaj to miałem jakoś wskoczyć. No, nie uwierzę. No, ewidentnie miałem tu polecieć. No to co jest z tą gierką, no? Dobra, 11 poziom, słuchajcie, piekło. W każdym razie jestem ciekaw, czy fakt... Wow, czy faktycznie, słuchajcie, to wersja Minecrafta wszystko psuje? Czym... Mam diament w ogóle, muszę go odłożyć. Czy może to jest spowodowane czymś innym? Dobra, słuchajcie, lecimy po raz kolejny w takim razie. Tutaj, okej, wiemy, że tak. Musimy się trzymać, słuchajcie, jak najbliżej środka. No dobra, tutaj już udało mi się i wersja Minecraftowa mi niczego nie zepsuła, ani nie pokrzyżowała, więc całkiem spoko, ale widzicie, po raz kolejny to się buguje. Ta woda powinna tak wlatywać? Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie jestem przekonany, ale bierzemy teleport i rozpoczynamy kolejne, słuchajcie. Tutaj jest level śmierć, okej. Co jest? I co ja mam teraz zrobić? Czekajcie. Jak ja mam to prze... Ej, nie, wait. Aha, dobra, chyba kumam, jak mam to zrobić. Tylko dlaczego to mnie tak popchnęło, tego już nie kumam totalnie. No dobra, to co, próbujemy. Ale ten glowstone jest tutaj tak totalnie znikąd. Tak totalnie po co? Nie wiem, ale słuchajcie, wskakuję sobie tutaj. Dobra, mamy skrzyneczki, oczywiście otwieramy je, bo tutaj może być diament. Nawet był diament. Tutaj mamy, słuchajcie, coś kolejnego, jakieś poteczki. Ale po co mi te poteczki? Tutaj, wow! Jak to wygląda w ogóle dobrze? Ej, naprawdę, mocna mapa jest. Strasznie mocna jest ta mapa. Co jest grane w ogóle? Jakie to jest olbrzymie. No dobra, my lecimy sobie... No nie gadaj, że ktoś miałby wchodzić po tej drabince. No na pewno nie ja. Okej, kolejny poziom, słuchajcie, to bedroom. Ale wow, co ja miałem tutaj zrobić? Aha, to po prostu zrobiło mi stopnie. No i git, i co ja mam teraz zrobić? Look for the webs and the vines. Dobra, tutaj widzę websy. A gdzie są wajny? Gdzie są wajny? Follow the pumpkins, dobra, okej, tutaj są. Czyli co, ja mam skoczyć tam, rozumiem. Dobra, okej. Mogę... Aha! Oj, karamba! No niedobrze. Dobra, to jeszcze raz w takim... Dlaczego znowu ten poziom? Ja już to zrobiłem, halo! Ej, nie! Bez przesady, ja już zrobiłem ten poziom. No dobra, to jest dziwne akurat, to jest bardzo dziwne. Przecież ja już to raz przeszedłem. No ale dobra, możemy przejść to po raz kolejny i po prostu tam chyba set spawna trzeba ustawić. No dobra, po raz kolejny, słuchajcie, spróbujemy coś takiego przejść. Tylko pytanie, czy ja mam doskoczyć jakby bardziej... Nie kumam totalnie, czy ja mam jakby do góry, czy na dół mam wskoczyć, ale spróbujemy jakby do góry na te winorośla sobie wejść, żeby faktycznie, słuchajcie, podążać za dynią, czyli jakby, że spróbuję sobie tam to zrobić, nie? Patrzcie, w ten sposób, dobra, pyk i pyk, dobra, tutaj tak, tutaj wchodzimy w ten sposób, okej, chyba jakby czaję, co mieliśmy tutaj zrobić, no to idziemy w takim razie dalej za dyniami, bo one idą tam w lewo i tak dalej, tutaj widzę, że musimy ewidentnie na górę, no dobra, no to lecimy na górę. Ale nie rozumiem, jakby ja miałem tutaj spadać, a ja póki co lecę do góry. Dobra, dziwne. Co ja mam zatrzymać? Czemu tutaj mam w ogóle wiatr? Czekaj, co ja mam zrobić? Po co mi łóżko? Ja, tutaj jest jakiś spawn? Nie wiem, nie rozumiem. Nie, naprawdę, nie kumam. Tutaj mam ewidentnie, słuchajcie, spaść do pajęczyn. No to robię to. No to spadam do pajęczyn i polecimy dalej. Ale po co mi te buteleczki z wodą? Po co mi one? Nie, naprawdę, jakby... Czy ktoś może mi wytłumaczyć, po co mi są te butelki z wodą, bo ja jakby mój mózg tego nie ogarnia totalnie, no ale... Ale niech będzie. Polecimy sobie, słuchajcie, dalej właśnie za dyniami. Wszystko to jest takie olbrzymie, no nie? To jest ewidentnie pokaz jakby umiejętności autora. Że po prostu on umie, a my nie. Dobra, gdzie dalej, słuchajcie, gdzie dalej? Wait, okej, tutaj widzę, że jest kolejna dynia, więc sobie pójdziemy oczywiście do kolejnej dyni.
I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest pajęczyna, więc sobie wskoczymy oczywiście do pajęczyny. Teraz chyba parkurem musimy sobie tutaj ładnie przejść. W ogóle, ej, czy to wam nie wygląda jak szafa? Tylko chwilka. Ej, serio, to wygląda totalnie jak szafa. Nice, naprawdę nice. Dobra, tutaj muszę sobie przeskoczyć w ten sposób. I gdzie następnie, słuchajcie? Chyba po prostu muszę sobie tutaj wskoczyć. Tutaj sobie muszę ładnie, pięknie zejść na sam dół. I to chyba będzie w takim razie kolejny level. Ale o tym się przekonamy. Dobra, zeskoczmy już tak normalnie. No kolejny raz butelkę z wodą dostałem. Po co mi one? Ej nie, serio, po co? Kolor 14 colors. Dobra, spoko. Wow! Okej, okay, to jest najbardziej ikoniczna jakby mapka dropera jaka jest. To jest taki już totalny, słuchajcie, wiecie, to kiedy się gra w takie coś, to trzeba już dać właśnie, no, na, jak to się nazywa, na Quake Pro właśnie, słuchajcie, bo to jest najbardziej ikoniczna mapa ze wszystkich, jakie tylko istnieją. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, gdzie dokładnie mamy wlecieć. Wiem, że to było gdzieś tutaj. O! Aj bliziutko, aj bliziutko. Naprawdę, słuchajcie, no tutaj, jeżeli jesteście nowi w Minecrafcie, no to wam tylko tyle powiem, że naprawdę to jest bardzo, ale to, słuchajcie, szalenie ikoniczne. Udało nam się, słuchajcie, przejść, więc bardzo spoko. Tutaj mamy oczywiście kolejnego, słuchajcie, diamenta. Wow! Dobra, czekajcie. Wow! Lecimy naszym tunelem. Wow! Ej, to jest spoko. To jest naprawdę, słuchajcie, spoko, nie? Fajnie to wygląda. Tutaj mam oczywiście teleport. Czekaj. Co ty tutaj ode mnie, gościu, chcesz? The goal of this level is to teleport in the nether before hitting the ground. The nether portal has... Okej, okay. Czyli rozumiem jakby, że ja muszę tutaj tak długo, słuchajcie, siedzieć w tym portalu, aż po prostu, słuchajcie, nie zostanę do niego przetransportowany. Dobra, słuchajcie, tutaj muszę uważać w ten sposób. Dobra... Aj! Ale przeteleportowałem się! Nie? A myślałem, że się przeteleportowałem. Ej, to szkoda. Dobra, okej, okay, uciekamy w te... Ale jestem w netherze! No co jest... Ej, dobra, to jest giga dziwne. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dziwna gierka, ale zarazem naprawdę koks, nie? Naprawdę fa... Przecież idealnie w tym czasie to zrobiłem. Co jest? Dobra, nie, no wait. Wait, lecimy w ten sposób. Dobra, tutaj na bocze. Aha! Kumam! Czyli tutaj nie ma co mnie zjeść. Tylko ja po prostu, słuchajcie, muszę nabierać tych kształtów. Nice, bardzo fajne, bardzo fajne, słuchajcie. Bardzo fajne. No to co, próbujemy w takim razie. Okej, okay, tutaj przerwało i mi się nie uda. Jak już się przerwało, to się nie uda. Ale widzę, że ja powinienem tędy po prostu robić. Spoczko, nie wiedziałem. Teraz wszystko będzie o wiele, słuchajcie, prostsze. O wiele prostsze, tylko że jakby muszę po prostu nadrabiać, nie? Muszę poznać ten kształt, ale nie wiedziałem, że ja mogę sobie tutaj nacisnąć ten przycisk. Bardzo dobre, bardzo kozackie bym powiedział, słuchajcie, naprawdę. Dobra. Okej. Okay. No nie udało mi się, a było blisko, słuchajcie, a było blisko. Ej, fajne. Bardzo fajne. Naprawdę, słuchajcie, przekozackie. No ale dlaczego mi nie łapie? Nie kumam tego, dlaczego mi nie łapie. No dobra, po raz kolejny to próbujemy, słuchajcie, zrobić. Dobra, tutaj na boczek, tutaj do środeczka. No! Było loading terrain znowu. Dobra, chyba wykminiłem, o co, słuchajcie, chodzi. Muszę stanąć sobie tutaj i od razu pierwsze co robię to w boczek. Teraz, słuchajcie, w ten boczek i teraz od razu w ten boczek. No dobra, teraz to mi nie wyszło, ale jakby kumacie, o co chodzi. Musimy się trzymać maksymalnie blisko tych kratek. Tutaj krateczek. Okej, teraz robimy sobie tak, teraz robimy sobie tak. No i właśnie, no i udało się, więc bardzo spoko. Oczywiście tutaj wpadamy sobie od razu do wody. Jesteśmy w portalu. Co my tutaj mamy? Znowu to samo. Po co mi to? Dobra, ja mam chyba wrócić do tego portalu, więc po prostu sobie do niego ładnie rzeczy wrócę, żeby już nie robić żadnych komplikacji. I gdzie ja teraz jestem? Tutaj mamy to. Wait, to jest koniec mapy chyba. Czy mi się tylko wydaje, bo dostałem zapalarę, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że to jest koniec mapy, ale nie jestem przekonany. Czekaj. Okej, tam nie był koniec mapy, ale ja w każdym razie, słuchajcie, kończę ten odcinek. Jeśli chcecie więcej takich fajnych mapek, czy fajnych odcinków, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie na sklep www.abra.et. Czekają na was kozackie piórniki Abra, tym czy chociażby, słuchajcie, plecaki, żeby fajnie rozpocząć rok szkolny, bo to jest naprawdę ważna rzecz. Czy nawet, słuchajcie, naklejeczki na zeszyt. Zeszyty oczywiście wrócą bodajże 24 sierpnia albo 25, bo po prostu tak szybko je wykupiliście, że no cóż, na to mogę poradzić. www.abra.it, pierwszy link w opisie. Ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka, eleczko i pum!